Mówi się, że podróże kształcą, dlatego tym razem witamy się z wami z Dolnośląskiego Jawora, gdzie w miejscowym klubie Wiktoria spotkamy się z Łukaszem Tomaszewskim, jednym z najbardziej utytułowanych skoczków na trampolinie właśnie w naszym kraju. Skoki na trampolinie w formie rekreacyjnej są coraz bardziej popularne, ale my już za chwilę pokażemy wam, jak wyglądają skoki na trampolinie na zawodowym, profesjonalnym poziomie. Zdziwicie się. Igrzyska World Games w 2009 naprawdę były zorganizowane na bardzo wysokim poziomie. Wspominam je w sam pozytywny sposób. I sportowo, i organizacyjnie naprawdę świetne zawody. Cała czołówka światowa, która się zakwalifikowała na Mistrzostwa Świata, uczestniczyła w tych zawodach. Także no, świetnie wystąpić w takich zawodach z takimi zawodnikami w takiej czołówce, gdzie można się zaprezentować przed też taką publicznością z całego świata. Na pewno trzeba być zwinnym, sprytnym. No, w dużej mierze też zwracam uwagę tutaj na gibkość. To są takie czynniki, które no, na pewno pomogą w osiągnięciu wyniku, ale przede wszystkim to jest praca, trening, systematyczność. Dzięki temu na pewno się osiąga takie wyniki. Tutaj zabawa, że tak powiem, z trampolinem już się zaczyna w wieku 6-7 lat. Ja akurat od 7 roku życia trenuję, od najmłodszych lat. Im wcześniej zaczniemy, tym na pewno lepiej. No, dzieci się szybciej rozwijają, szybciej adaptują do tych warunków na trampolinie i na pewno ma to znaczenie. Mamy dużo utalentowanej młodzieży, która już prezentuje dobry poziom na zawodach i krajowych, i międzynarodowych, na światowych igrzyskach, w grupach wiekowych osiągali już wysokie rezultaty. Także mamy dużą perspektywę. No, liczymy na bardzo dużą tutaj promocję ze strony właśnie tych zawodów, które będą we Wrocławiu. Nie tylko dla naszego miasta, ale jednocześnie dla naszego kraju. Zresztą no, zauważamy tutaj popularność dosyć dużą, jeżeli chodzi o trampolinę, bo powstające parki trampolin tutaj jak gdyby no, nie są to dla nas oczywiście konkurencją, ale są to promocją i jak gdyby zachęcają dzieci do uprawiania tej dyscypliny. A teraz mamy dla was niespodziankę. Wykonamy specjalnie przygotowywaną długo choreografię. Bardzo długo ćwiczyliśmy tą choreografię specjalnie dla was. Całe 15 minut. Skoki na trampolinie na pewno wymagają ogromnej precyzji i koordynacji, ale jedno jest pewne. Skoki na trampolinie to sport, który jest niesamowicie widowiskowy. Tak jak powiedziałaś, skoki na trampolinie są bardzo widowiskowe, ale to też, co widać za naszymi plecami, zyskują na coraz większej popularności. No i kto wie, może za naszymi plecami właśnie teraz skaczą przyszli mistrzowie.